Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Katarzyna Niemiec i od kilkunastu lat jestem nauczycielem języka angielskiego w przedszkolu. Od prawie 8 lat prowadzę również szkolenie dla nauczycieli, podczas których dzielę się swoimi pomysłami i radami na to, jak prowadzić zajęcia z języka angielskiego z tymi najmłodszymi. Dziś chciałabym zaprosić na szkolenie Learn How to Teach, czyli twórcze, inspirujące zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu. Jest to szkolenie adresowane nie tylko do lektorów języka angielskiego, ale również do nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy chcieliby wzbogacić swoje zajęcia i wprowadzić elementy języka angielskiego właśnie do swoich zajęć. Piosenki i rymowanki, które będę przedstawiać podczas szkolenia, pochodzą z moich autorskich publikacji wydanych przez Bliżej Przedszkola. Są to 3 płyty z piosenkami i 1 książeczka, w której znajdziecie zabawy paluszkowe i właśnie różnego rodzaju rymowanki przydatne w pracy z przedszkolakami. To szkolenie do tej pory odbywało się w formie stacjonarnej. Niestety z uwagi na pandemię zostaliśmy zmuszeni, a może zachęceni do tego, by poprowadzić je również w formie online. Dzięki temu mamy nadzieję, że uda mi się dotrzeć do większej ilości nauczycieli. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani dalszymi częściami, ponieważ to szkolenie ma swoją kontynuację, to można je zamówić jako szkolenie Rady Pedagogicznej. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Akademii Edukacji Bliżej Przedszkola. Jeżeli chodzi o samo szkolenie i to, co będę się starała dzisiaj pokazać, będą to nie tylko piosenki i rymowanki. Będą to wszystkie aktywności, które możemy przeprowadzić podczas zajęć, czyli zabawy w kole, zabawy właśnie z piosenką, zabawy aktywizujące do mówienia, zabawy utrwalające i wprowadzające nowe słownictwo, a także gry skoncentrowane wokół różnych bloków tematycznych, takich jak jedzenie czy zwierzęta. Szkolenie jest certyfikowane. Warto również dodać, że Akademia Edukacji ma akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty. To szkolenie nie mogłoby się odbyć, gdyby nie pomoc i uprzejmość nauczycieli, których zaraz zobaczycie, które wzięły w nim udział. Dzięki nim będziecie mogli zobaczyć zabawy ruchowe i zabawy w kole, tak jak naprawdę powinny one wyglądać z dziećmi, a nie tylko opowiedziane przeze mnie. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Państwa do obejrzenia nagranego szkolenia. Zapraszam serdecznie.